stare miasty. O nie, tak krótko to Niemce. Nie, nie, nie. Święta Anna wraca ze Swarzewa do Matki Bożej Wejherowskiej. Właśnie jej obraz dziewczyny cierpliwie niosą. A zmiana wartująca już jest. Czeka, kiedy podmienić te panie, które mogą się zmęczyć. Rower jedzie. O. Dobrej drogi życia. A pan, 52 rocznik, mówi, że on ich nagoni. Ja chciałem, żeby go wzięli do samochodu chyba, a mówię, jedziemy radę, zalaj miasto. Jak tam się wędruje? Super! Super, tak? To dobrze. A siostry, jak się tam kłania z obrazem? Duża krzyczy ciągle, nie? Nie, 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 ja to nagram i wpuszczę później. Ja mam nadzieję, bo na razie było mało. Ja, ale ja tak wrzuciłem, bo ja mam w aparacie dużo. I wtedy ja muszę usiąść w nocy i to wszystko wrzucić. O. Bracie, w kwestce lesa nie pyły, my jesteśmy w kościele. On zabył, jo? Majsterku, my jesteśmy w kościele, tu są nie pyły. A jednak, jo, będzie pomagi. Coś ostrego na płuca, tak? No to dobrze. O, ojciec gwardian drepcze z nami, a więc będzie nam więcej, będzie nam więcej. A czy weselej zobaczymy. Tak. Dwie nogi więcej, jedna głowa do przemyśleń więcej. Także spoko. To tyle z tego fragmentu. Może. Jak wcześniej mówiłem, Święta Anna wzdłuż Zatoki Puckiej idzie dosyć dużym tempem. Dziewczyny krzyczą, zwolnijcie troszkę. Panowie zwalniają jak ślimaki. Tak. Teraz jeszcze raz przejdziemy całą pielgrzymkę i zostaniemy z tyłu. O, jak ksiądz gwardian pięknie śpiewa. A ja znamy talenty niektóre księdza gwardiana. Ojciec gwardian pięknie śpiewa. W autobusie zresztą ojciec gwardian pięknie śpiewa. No to co mnie tu ojciec ściemnia? O. Jesteśmy już na drodze wzdłuż zatoki. Za chwilę będziemy schodzić z górki. I z Panem Bogiem wędrujemy do Wejherowa. Jedni tuby niosą, niektórzy bagaż wrażeń, a niektórzy opuszczone od grzechów, wyrzucone grzechy i puste pojemniki, żeby je już więcej nie napełniać.